Dzień dobry Państwu, otwieram 38. sesję 7. kadencji Rady Gminy Solina. Nasz skład ustawowy wynosi 15 radnych. Na sesji obecnych jest 15 radnych, co stanowi niezbędne kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Witam Panie i Panów Radnych Gminy Solina. Witam Pana Wójta Gminy Solina, Adama Piątkowskiego. Witam Pana Marka Wronowskiego, który protokuje dzisiejsze obrady. Witam Panią Lucynę Krupa, która reprezentuje firmę Eurogrant, która opracowuje dla naszej gminy plan rewitalizacji. Dzień dobry, witam. Czy macie Państwo jakieś uwagi do proponowanego dzisiaj porządku obrad? Bardzo proszę, Pan Łukasz Dziękowski. Panie Przewodniczący, czy na to mówić? Jak Pan uważa, może Pan na siedząco. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, zwoływana jest kolejna nadzwyczajna sesja i dla mnie jest to uchybienie i porozumienie. Dlatego, że ustawa dopuszcza zwoływanie nadzwyczajnych sesji, ale jak są nadzwyczajne sytuacje, nadzwyczajne uchwały. I teraz, nie wiem, wysyp tych nadzwyczajnych sytuacji w tamtym roku, w drugim półroczu, no był duży, jak grzyby po deszczu, jak to się mówi. Teraz mamy kolejną sesję nadzwyczajną. Nie omawiamy tematu skażeń wody, która jest dla nas bardzo ważna. Od 2 marca nie podjęliśmy w tej kwestii żadnej decyzji, nic się nie robi. I tutaj sesja nadzwyczajna jest zwoływana na wniosek 1/4 składu radu bądź wójta. Sądzę, że wójt wnioskował o zwołanie nadzwyczajnej sesji. Proszę mi powiedzieć, które z tych uchwał są takie niezbędne do natychmiastowego uchwalenia. Nie można przemycać do sesji nadzwyczajnych niektórych uchwał. Ja mam zastrzeżenia do uchwały dotyczącej podnoszenia stawek dla strażaków ochotników, nie w kwestii takiej, że to jest niezasadne, bo trzeba się tym zająć, niemniej jednak nie w takim trybie. Mam zastrzeżenia również do Michniowca, do tego przejścia. Również nie powinniśmy tego omawiać na sesji nadzwyczajnej. Powinno to być poprzedzone dyskusją i wtedy możemy to procedować. Taki styl i sposób działania Rady mi osobiście nie odpowiada i uważam, że nie ma nic w związku tutaj z demokratycznym państwem. Jest to praktycznie wymuszanie na radnych podjęcie decyzji. Niczym by się to nie różniło, jakby tutaj wójt rządził dekretami. To są po prostu dekrety zatwierdzone przez 10 radnych bez omawiania tego, bez wnikliwej analizy. Do niektórych uchwał będę też miał. Uważam, że powinniśmy wycofać niektóre z tych uchwał, bo nie ma uzasadnienia do natychmiastowego ich wprowadzenia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pozwoli Pan, że ja Panu odpowiem w skrócie. Sesja została zwołana, bo jest potrzeba, chodzi o uchwałę zarządu i tylko A zmieniająca uchwała Rady Gminy Solina. Chodzi o rewitalizację. Mamy tutaj do 30 kwietnia, obliguje nas termin i musimy uchwalić program. Program musimy uchwalić, dlatego jest ta uchwała. Odnośnie, wie Pan, też chciałbym, bo tutaj się czuję w obowiązku Panu wyjaśnić, odnośnie tych uwag do dwóch uchwał, odnośnie tej uchwały, gdzie zmieniamy ekwiwalent dla ochotniczych straży pożarnych. No myśmy to już parę razy na wspólnych komisjach ten temat przedyskutowaliśmy i Panowie, że nie mieliście nic przeciwko temu, a zostały to, cośmy, że tak powiem, rozmawiali, to zostały stawki zachowane. I tutaj Pan jeszcze mówi o tej uchwale odnośnie przejścia w Michniowcu. Myśmy już raz tą uchwałę podejmowali. Tutaj to jest kontynuacja tego samego tematu. Po prostu chcemy pomóc, bo zależy nam też, żeby to przejście było. Żeśmy raz taką uchwałę odnośnie Michniowca podejmowali. Czy ktoś jeszcze z Państwa ma jakieś uwagi? Pan Ernest Zębiński, proszę. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo, można przyjmować pana tłumaczenia, ale tylko w pewnej kwestii, Panie Przewodniczący, bo
My nie dowiedzieliśmy się, czy pan nie dowiedział się wczoraj czy przedwczoraj o tym, że jakiś termin nas obliguje do podjęcia danej takiej czy innej uchwały, prawda? Czy nagle przedwczoraj ktoś do pana zadzwonił, że musimy podjąć tą czy inną uchwałę i nagle zwołujemy sesję nadzwyczajną i natura? Myślę, że większość tych uchwał powinna być przedyskutowana na posiedzeniu komisji, choćby dlatego, że można znaleźć w nich czy może nie błędy, ale nieścisłości w kwestii formalnej. Można dyskutować co do niektórych rzeczy, bo na przykład stawka dla strażaków jest poniżej najniższej krajowej. I na przykład to jest tutaj dla mnie niedorzeczne. I zamiast tą uchwałę przedyskutować na posiedzeniu komisji, no to dostajemy gotowca na sesję. Dlatego rzadko, ale w tym wypadku muszę się zgodzić z panem Łukaszem. Zaraz panie wójcie, pan udzielę głosu. Odnośnie tej stawki, no muszę, wiecie państwo, myśmy nie oczekujemy wyższego ekwiwalentu. Jako ja też jestem prezesem gminnym ochotniczych straży pożarnych i myśmy się zwrócili z taką prośbą i ta prośba była już przedstawiona na wspólnym posiedzeniu komisji. Pamiętacie państwo, że w starej uchwale było 12 zł w nocy, 8 w dzień. Chcieliśmy, żeby była jednak oba 12 tu i tu. Nie chcemy dodatkowo, nasi strażacy nie chcą dodatkowo w żaden sposób budżetu obciążać, bo jest nam potrzebne dużo, dużo więcej pieniądzów na środki ochrony osobistej, sprzęt i te inne rzeczy z tym związane. Więc będziemy usatysfakcjonowani, jeżeli uchwała ostatnio była podejmowana w 2008 roku, jeżeli będzie te 12 zł, to i tak będziemy bardzo usatysfakcjonowani. A tutaj uchwały o obszarach zdegradowanych i rewitalizacji, to pan wójt jeszcze państwu wyjaśni. Nie, że... ja nie będę wyjaśniał. Mogę się odnieść tylko do porządku sesji, do słów pana radnego Bydgoskiego. Jeżeli ktoś, proszę państwa, będąc radnym gminy Solina, 2 lata nie ma regulaminu rady albo nie jest w stanie się z nim zapoznać, no to ja się nie dziwię, że dzisiaj padają takie pytania. Proszę państwa, czasami prowadzenie spraw gminy od wójta i od rady wymaga działań natychmiastowych. I sesje nadzwyczajne, jak pan słusznie zauważył, są prowadzone w normalnym trybie pracy rady. Nie ma tutaj uchwał o znaczeniu strategicznym podejmowanych, a tą sesję na mój wniosek zwołał pan przewodniczący z dwóch podstawowych względów. Pierwszy wzgląd to jest na prośbę pana wójta gminy Czarna, który po konsultacjach różnego rodzaju musi bardzo szybko mieć zgodę trzech podmiotów, które podpisały porozumienie, o którym państwo wiecie, w ramach programów transgranicznych Polska, Białoruś, Ukraina i na tej sali, czy nie wiem, czy na tej, czy na dolnej sali, podejmowaliśmy stosowne uchwały w ramach przystąpienia do tego programu. Jednym z programów, do którego my jako gmina aplikujemy, gdzie beneficjentem głównym jest gmina Czarna, trzeba sobie odświeżyć pamięć, jest budowa dróg lokalnych na terenie gminy Czarna i na terenie gminy Solina. Aby te drogi miały znaczenie przy regulaminie, który został narzucony do tego programu, aby uzyskać jak największą punktację, jednym z warunków jest utworzenie przejścia granicznego w Michnowcu, o którym dyskutowaliśmy wielokrotnie, więc nie wiem, nad czym tutaj do pana drugiego, który zgłaszał uwagi, będziemy się zastanawiać. Wszyscy doszliśmy do wniosku i taką zgodę Rady Gminy ja jako wójt otrzymałem, dlatego podjąłem stosowne kroki, wizyty u naszych partnerów na Ukrainie i z tamtej strony mamy zapewnienie, że na bardzo wysokim szczeblu, nawet rządowym, od strony Ukrainy jest poparcie dla tego projektu i taką uchwałę stosowną o treści przygotował pan wójt gminy Czarna i poprosił mnie dosłownie 4 dni, że w bardzo szybkim trybie to musimy uchwalić, dlatego zwołujemy tą sesję. Drugą przyczyną, dla której zwołujemy sesję w trybie sesji nadzwyczajnej, jest ogłoszenie 6 dni temu, więc nie zdążylibyśmy w trybie 7-dniowym wyznaczenia sesji, programu podkarpackiego odnowy wsi. Z tym punktem, jaki był realizowany do tej pory dla miejscowości w tamtej perspektywie, miejscowości Terka, że tylko jedna miejscowość musi być wyznaczona w takim programie. Bardzo szybko tutaj ja podjąłem decyzję, którą miejscowość zdążymy zorganizować, gdzie uchwalimy program rozwoju tej miejscowości, gdzie jest przewidziany, określony porządek postępowania, jaka wysokość dotacji, do jakiej kwoty ma być. I to jest kolejna rzecz,
jaką musimy zrobić. Dodatkowo tutaj pani, która dzisiaj gościmy na sesji, zwróciła się do nas, że pani będzie o tym szczegółowo mówić, o rewitalizacji. Są zmiany nad projektem uchwały, którą Rada Gminy już dawno podjęła, tylko wymaga on uszczegółowienia. To są rzeczy w trybie tak zwanym lacito, takiego terminu tutaj użyję, który musimy podjąć. Proszę Państwa, dodatkowo te sprawy, do których się odnosił Pan Przewodniczący. Jest okazja przy okazji sesji nadzwyczajnej, aby te rzeczy, które już były przez Państwa zatwierdzone, aby je na tej sesji uchwalić, żeby nie czekać, bo umawialiśmy się, że strażakom, ratownikom podniesiemy, tym, którzy biorą udział w działaniach i szkoleniach, tą kwotę do 12 zł i wyrównamy to rozdzielenie, które było też. Pan tutaj radny nie rozumie, dlaczego taką kwotę, ponieważ to było dyskutowane z Zarządem Gminnym Związku OSP, żeby tą kwotę wyrównać niezależnie od pory dnia i ta kwota, żeby była stała w wysokości 12 zł. A 1/170 najniższego uposażenia wynika z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i wynosi tą kwotę, o której Państwo macie. My nie idziemy po stawce maksymalnej, bo to by nas więcej kosztowało. Więc to są rzeczy, które już były dawno na tej sali i z Państwem omawiane i nie wiem, dlaczego Państwo w tak ewidentnych i prostych sprawach zadajecie pytania, bo to są naprawdę czasami rzeczy, które no, mogą bardzo, bardzo zastanawiać. To są rzeczy naprawdę, które były przedyskutowane. Nie robimy tutaj, nie podejmujemy decyzji strategicznych o znaczeniu jakimś ważnym dla gminy, gdzie by to wymagało omówienia od nowa danego tematu. Więc to są rzeczy. I przy okazji też, proszę Państwa, musimy reagować, bo jest taka okazja przy dzisiejszej sesji, aby dokonać drobnych zmian w budżecie gminy. I te drobne zmiany, które wynikają ze zmian w Funduszu Sołeckim i innych rzeczy bardzo drobnych, które są potrzebne do bieżącego funkcjonowania gminy, dzisiaj Rada podjęła. Więc wystąpienia te tutaj w stosunku do porządku obrad, który zaproponowałem po uzgodnieniu z Panem Przewodniczącym, moim zdaniem są bardzo i wielce niezasadne. Dziękuję bardzo. Chciałbym tylko Państwu przypomnieć jeszcze jedną rzecz, bo tutaj widzę, że Pan Radny Dytkowski nie pamięta. Na wspólnym posiedzeniu komisji ja nawet z pismem występowałem odnośnie zmiany paliwenku dla ochotniczych straży pożarnych. Było to dyskutowane. A też chciałbym Państwu powiedzieć jedną rzecz. Ja wiem, że mogliśmy zrobić sesję nadzwyczajną, na której mielibyśmy jedną czy dwie uchwały. Chciałem tylko też zauważyć, że Państwo zwrócili uwagę na też jedną, drugą rzecz. Jesteśmy radnymi 29 miesięcy. Mamy 38 sesję. Czyli średnio co 3 tygodnie mamy sesję. Nikt nie może powiedzieć, że nasza Rada nie pracuje, że się ociągamy. Nie chciałem też Państwa co chwilę, że tak powiem, tutaj ściągać. Jest nieunikniona sesja zwyczajna, która się odbędzie gdzieś koło połowy maja, po tych wszystkich długich weekendach, po świętach, bo ona musi być. Mamy sprawozdanie z przygotowania do sezonu turystycznego i wiele, wiele innych rzeczy, które po prostu wymagają spokojnego omówienia na wspólnym posiedzeniu komisji i dopiero później na sesji. Tu jest parę rzeczy takich, ja myślę, że tutaj też nie o to chodzi, żebyśmy te sesje organizowali co 2 tygodnie, co tydzień, bo nie ma takiej potrzeby. Jeżeli jest sesja nadzwyczajna, która tutaj została w ten sposób zorganizowana, te uchwały, które są w tej sesji, tak jak już wspomniał wcześniej Pan Wójt, nie są to jakieś takie uchwały, które są dla Państwa jakby świeżą sprawą, o której nie ma, Państwo nie mieliście wcześniej informacji. Bardzo proszę Pan Pączek. Składam wniosek o wcześniejsze głosowanie z odpowiedzią sesji. W związku ja nie mogę Panie Radny inaczej tego zrobić, bo padł wniosek. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad, proszę o podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Na 15 radnych, 12 radnych głosowało za przyjęcie proponowanego porządku, 2 się było przeciw i 1 się wstrzymał. Przechodzimy do punktu 3. Dyskusja i podjęcie uchwał. I tutaj od razu ja tylko przeczytam treść uchwały, a tu też będę prosił. I aha, chciałbym też Państwu zauważyć, że nie macie Państwo tam wpisanej powierzchni. Dostaliście uchwałę, ale nie to, co dostaliście do domu Państwo, po prostu zawsze tam drobny błąd, ale jest już wymienione, poprawione, także zauważyliśmy to, ale nie było czasu, żeby to wysyłać.
Uchwała oznaczona literką A Rady Gminy Solina zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji dla Gminy Solina. Podstawę prawną opuszczam. Paragraf pierwszy. W uchwale Rady Gminy Solina nr 27/230/16 z dnia 5 sierpnia 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji dla Gminy Solina. Paragraf pierwszy otrzymuje brzmienie. W paragrafie pierwszym punkt pierwszy wyznacza się obszary zdegradowane dla gminy Solina obejmujące miejscowości Myczków, Solina Bereska. Punkt drugi. Wyznacza się obszary rewitalizacji dla gminy Solina obejmujące podpunkt A. Na terenie miejscowości Myczków obszar o łącznej powierzchni 33,15 ha według załącznika graficznego nr 1 do niniejszej uchwały. Podpunkt B. Na terenie miejscowości Solina obszar o łącznej powierzchni 5,68 ha według załącznika graficznego nr 2 do niniejszej uchwały. 5068, przepraszam. I podpunkt C. Na terenie miejscowości Bereska obszar o łącznej powierzchni 28,57 ha według załącznika graficznego nr 3 do niniejszej uchwały. Punkt trzeci. Załączniki graficzne od 1 do 3 niniejszej uchwały określają granice obszaru zdegradowanego i podlegającego rewitalizacji. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Solina. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. I zanim Państwo będziecie zadawać pytania, bardzo proszę tutaj Panią Lucynę o przedstawienie. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. Proszę Państwa, gmina Solina, tak jak pozostałe gminy województwa podkarpackiego, przystąpiła do opracowania programu rewitalizacji. Program rewitalizacji obok strategii działania jest kolejnym dokumentem, dzięki któremu po pierwsze realizowane przedsięwzięcia zarówno inwestycyjne, jak i społeczne mogą wpłynąć na zmianę negatywnych zjawisk zarówno w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej na wyznaczonym terenie do rewitalizacji. Służy do również jako narzędzie do pozyskiwania środków finansowych właśnie na zadania wpisane do programu rewitalizacji. Pierwszy etap tworzenia tego programu to jest wyznaczenie i stwierdzenie, czy na terenie gminy Solina w ogóle występują obszary zdegradowane, czyli te, w którym są jakieś negatywne zjawiska, zarówno i w sferze społecznej, przestrzennej, gospodarczej, czy też środowiskowej, a następnie, jeżeli takie obszary się znajdują, wyznaczenie na tych obszarach zdegradowanych miejsc do rewitalizacji, miejsc, w których jest kumulacja właśnie tych negatywnych zjawisk i miejsc, w których prowadzone jakiekolwiek inwestycje, prowadzone jakiekolwiek działania społeczne przyniosą zmianę w tych obszarach na lepszą. Przyniosą zmianę mieszkańcom, mieszkającym na wyznaczonym terenie do rewitalizacji, ale także będą oddziaływać na cały obszar zdegradowany. Prowadziliśmy program rewitalizacji jeszcze w ubiegłym roku. Niestety pod koniec tego roku zostały opublikowane nowe wytyczne w Urzędzie Marszałkowskim, które radykalnie wymusiły zgodność wyznaczenia obszaru do rewitalizacji z wytycznymi obowiązującymi, czyli wyznaczone obszary poprzednio nie zamieszkałe, tylko jako tereny do inwestycji, są obszarami, które oczywiście są zdegradowane, ale tylko i wyłącznie pod względem technicznym, przestrzenno-funkcjonalnym. Natomiast zgodnie z ideą rewitalizacji chodzi głównie o to, abyśmy prowadzili działania w sferze społecznej. Czyli na wyznaczonym obszarze do rewitalizacji muszą być mieszkańcy, których właśnie za pomocą wszelkiego rodzaju wskaźników w sferze społecznej, demografia, rynek pracy, bezrobocie, ubóstwo, sprawdzaliśmy, czy te miejsca i czy ci mieszkańcy na tym obszarze wykazują jakieś negatywne zjawiska gorsze niż pozostała część gminy i rzeczywiście tak się stało. Wyznaczyliśmy w 12 miejscowościach obszary możliwe jako obszary zdegradowane i w tych 12 miejscowościach, 3 miejscowości, które Państwo dzisiaj macie podpięte pod uchwałę, wykazują się tymi wskaźnikami gorszymi niż średnia dla pozostałych. Tak zdiagnozowany obszar do rewitalizacji, czyli obszar, na którym są tereny, ale są przede wszystkim mieszkańcy i dla tych mieszkańców będziemy realizować pewnego rodzaju inwestycje, żeby im się żyło lepiej i żeby zmieniać tą negatywną sytuację zarówno
społeczną, jak i przestrzenno-gospodarczą. Musieliśmy zmienić te obszary, dlatego poddawaliśmy zarówno obszary zdegradowane, wyznaczone według norm wytycznych, jak i obszary do rewitalizacji poddawaliśmy konsultacjom społecznym. Odbyły się dwa spotkania warsztatowe tutaj na terenie gminy Solina i po tych spotkaniach zostały określone obszary, które Państwo macie zaznaczone pod uchwałą. Chciałam dodać, że na tak zdiagnozowanym obszarze teraz dopracujemy zadania inwestycyjne i opracujemy cały program rewitalizacji, abyśmy mogli znowu przez kolejne 30 dni go przekonsultować. Mam nadzieję, że na spotkaniach warsztatowych, które odbędą się już przy pracy nad całym tym programem, gdzie będą i cele, i wizja, i uzasadnienia, i projekty, które zostaną zaproponowane do realizacji na obszarach rewitalizacyjnych, będą też Państwo uczestniczyć jako radni, również ci, którzy mają decydujące zdanie na temat tego, co jest realizowane na terenie gminy Solina. Chciałam również dodać, że program rewitalizacji jest bardzo charakterystycznym projektem, programem działania, który powstaje przy dużej partycypacji społecznej. Chodzi tutaj o to, że w ramach, jest to program otwarty, tutaj mogą się znaleźć i powinny się znaleźć zadania zaplanowane do realizacji przez gminę Solina, ale również jest to program otwarty dla przedsiębiorców, dla organizacji pozarządowych. Jeżeli tylko przedsiębiorcy czy organizacje pozarządowe widzą możliwość uczestniczenia w procesie rewitalizacji, mają pomysły na realizację zadań zarówno społecznych, jak i inwestycyjnych na wyznaczonych obszarach do rewitalizacji, bądź też mają pomysły na realizację projektów, które będą oddziaływać na te negatywne zjawiska, to takie projekty powinny się znaleźć w naszym programie i będziemy zachęcać poprzez nabór projektów właśnie na te wyznaczone obszary do rewitalizacji, aby takie programy też powstały i abyśmy mogli tutaj nasz program rewitalizacji przeprowadzić na terenie gminy Solina w pełni, wykorzystując tą szansę, czyli szansę na pozyskanie środków finansowych. Mówimy tutaj o niebagatelnym dofinansowaniu, bo jest to 95% w puli. To właśnie jest takie wyjście Urzędu Regionalnego Programu Operacyjnego do obszarów rewitalizacyjnych, tam gdzie właśnie jest potrzeba inwestowania zarówno w kapitał społeczny, jak i przestrzenno-funkcjonalną sferę wyższym poziomem dofinansowania. Czy są jakieś pytania? Można na siódmą. Tak. Proszę. A czy Państwo jakieś zapytania? Pan Marek się odbywa. Tak, bardzo proszę. Pierwsze pytanie to mam, bo my mamy tutaj zmieniające uchwałę w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych, tak, i obszarów rewitalizacji. Nie pamiętam tam tej uchwały. Myśmy tam wyznaczali tereny. Tak, to były takie tereny inwestycyjne tylko i wyłącznie. Dobrze. Niech mi Pani jeszcze z własnej sobie wyjaśni, jaka jest różnica między obszarem zdegradowanym a obszarem do rewitalizacji. Czy to jest jednoznaczne? Nie, to nie jest jednoznaczne. Ale może Pani to nasi to. Dobrze. To nie jest jednoznaczne. Obszar zdegradowany, obszarem zdegradowanym może być cała miejscowość. Natomiast obszar do rewitalizacji jest wycinkiem danej miejscowości i zgodnie z ustawą o rewitalizacji obszar do rewitalizacji nie może zajmować więcej niż 20% powierzchni całej gminy i być zamieszkiwany przez więcej niż 30% mieszkańców. Dlatego też nawet stwierdzając, że obszary zdegradowane dotykają 12 miejscowości w państwa gminy, nie możemy wszystkich miejscowości objąć obszarem do rewitalizacji. Teraz tak, bo chciałem jeszcze dopytać, bo w ustawie w artykule 9 punkt 1 tam jest, że obszary zdegradowane to charakteryzują się w szczególności tam bezrobociem, ubóstwem, przestępczością, niskim poziomem edukacji lub kapitału społecznego, potem jest niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, potem gospodarczy kierunek, czyli niski stopień przedsiębiorczości lub słaba kondycja środowiskowa. I tak Pani to znamy, myślę, że radni też. Czy Państwo, jak już wybraliśmy te, załóżmy, trzy obszary zdegradowane, ukierunkowane jest, czy to właśnie to dopiero będzie podlegać tym warsztatom?
którym kierunku idziemy, czy bezpieczeństwo, czy gospodarka, czy środowisko, no bo środowisko jest też ważne, na przykład w szczególności przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności odpadów, na przykład stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia mieszkańców i tak dalej. Czy to już jest mniej więcej ukierunkowane, czy to będzie, w którym kierunku to idzie, czy bezpieczeństwo, czy wiele Pani o tym nie mówi? Wiem, dokładnie. Proszę Państwa, zdiagnozowane problemy na... Wejdę Pani słowo, przepraszam, bo Państwo się konsultowali z gminą, z Urzędem Pracy, z Policją prawdopodobnie. Tak, jest raport na ten temat, który Państwo mieli podwieszony na stronie internetowej i tam te wszystkie wskaźniki statystyczne, które nam wskazały, porównywaliśmy do średnich na gminę. Natomiast na tym obszarze oczywiście jest pewna kumulacja, bo to nie jest tak, że wszystkie występują w każdej miejscowości. W niektórych jest gorsza demografia, w innych jest rzeczywiście mała aktywność gospodarcza. I tutaj to oczywiście to ukierunkowanie, w którą stronę dany obszar do rewitalizacji jest mniej więcej wskazane w raporcie, tam gdzie jest pokazane zbiorczo wszystkie negatywne zjawiska. I oczywiście działania gminy, jak i organizacji pozarządowych, które będą zgłaszać zadania, powinny, i tak będziemy też kierunkować, oddziaływać głównie na te najsłabsze strony na danym terenie. I teraz tak, jeszcze ostatnie takie pytanie, bo z tego, co wynika, to jest, nie chcę całego zdania czytać, ale w zakresie rewitalizacji jest zadaniem własnym gminy, tak? Stało się zadaniem własnym gminy. No bo tak tu mam uzasadnienie, że może przeczytam sobie. Tak. W związku z wejściem w życie w dniu 18 listopada 2015 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku, która określa zasady oraz tryb przygotowywania, prowadzenia i oceny rewitalizacji, jak również zasady przygotowywania, koordynowania i tworzenia warunków do prowadzenia rewitalizacji oraz postępowania w zakresie właściwości gminy, tak. Proces rewitalizacji jest zadaniem własnym gminy. Dokładnie. Zadanie to ma jeden charakter obligatoryjny, czyli jest zadaniem własnym. Tak. Dziękuję. No to ciszę. Czy ktoś z Pań, z Państwa ma Pan? Ma bardzo proszę. Krótkie pytanie, tak. Oglądając te mapki, czy jest Breska, Myczków i Solina. Jeżeli chodzi o Solinę, to też się spania. Jest degradowane tutaj, które zostały zaznaczone. Ale tereny na przykład w Resce czy Łuczkowie, no jakoś tak nie do końca nie jest. Wszystko idzie. No bo to są tereny, które nie są według mnie zdegradowane. Więc... Ale przestrzennie? Przestrzennie. No ale przede wszystkim w degradacji chodzi o skalę społeczną, czyli kumulacja tych negatywnych zjawisk społecznej. Migracja, niski przyrost naturalny, stopień bezrobocia. To są rzeczy, które są infrastruktura. A infrastruktura, oczywiście, więc proszę Państwa. To po pierwsze, więc może na pierwszy rzut oka i może Pan mieć takie uczucie, że w zasadzie to nie jest żaden obszar zdegradowany. Natomiast wskaźniki pokazują nam statystyczne trochę inny ten obraz, bo pomimo, że Pan ma odczucie, że to tak tam nie jest źle, w porównaniu na przykład do średniej dla gminy, czy też z innymi miejscowościami, w pewnych sferach występują niedobory. Dzięki temu, że występują te niedobory, ten obszar do rewitalizacji możemy w ten obszar zainwestować po pierwsze fajne jakieś zadania inwestycyjne, w których będą realizowane zadania społeczne i ten obszar też myślę, że z punktu widzenia rozwoju całej gminy, jeżeli zostanie doinwestowany, też będzie impulsem do rozwoju dla pozostałych czy też towarzyszących miejscowości w Resce, prawda? Poza tym też, proszę Państwa, wybór miejsc też kierowaliśmy się w sposób też taki bardzo techniczny. Chodziło też nam o to, żeby też było jak najwięcej możliwe wyznaczenie obszarów z jak największą liczbą mieszkańców, żeby można było na nich prowadzić pewnego rodzaju diagnozę. Obszar do rewitalizacji nie może być pustym polem, bo wtedy nie ma tam problemu społecznego. Jest zaciągnięte, jest tylko zaciągnięte, ale inwestycja na tym polu będzie oddziaływać na sferę społeczną mieszkańców. Oczywiście
pierwszej kolejności mieszkańców obszaru rewitalizacji, a w kolejnej pozostałych. Tak, dokładnie. Czyli te kryteria jakieś tam... Tak, spełniamy tutaj, tym, pod tym względem spełniamy jak najbardziej. Mamy obszary zamieszkałe, co było wadą poprzednich obszarów do rewitalizacji. Poprzednie obszary do rewitalizacji były obszarami tylko z obiektami do inwestycji, natomiast nie były to obszary zamieszkałe. Natomiast tutaj spełniamy. I na to jest możliwość otrzymać dotacji. 95% dofinansowania otrzymuje gmina. I każdy podmiot, jeżeli nie jest podmiotem i nie dotyka pomocy publicznej, czyli organizacje pozarządowe, jeżeli będą też miały pomysły na inwestycje, to też na takim poziomie. Konkursy mają być ogłoszone w czwartym kwartale 2017 roku. Oczywiście wszystkie gminy będą konkurować o środki finansowe, więc myślę, że warto tutaj utwardzić po pierwsze ten obszar. Następnie, jak przygotujemy program, pochylić się i również udoskonalić go na tyle, żeby spełniał oczekiwania państwa, gminy i ustawodawcy, żeby mógł spełnić wszelkiego rodzaju warunki do tego, żeby wnioski czy też zadania wpisane do tego programu mogły być aplikować o środki. Bo taka jest ścieżka, proszę państwa. Uchwalacie dzisiaj, mam nadzieję, że państwo uchwalą dzisiaj obszary zdegradowane, obszary do rewitalizacji. Następnie ogłosimy szybciutko konsultacje następne gminnego programu rewitalizacji i nabór projektu. Potem po 30 dniach po konsultacjach nanosimy korekty, poprawiamy. Wysyłamy program rewitalizacji do Urzędu Marszałkowskiego, żeby zaakceptował nam, bo musi zapisnąć na tak zwanym wykazie programów zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski. I jeżeli on zostanie zaakceptowany przez Urząd Marszałkowski, wtedy państwo go uchwalicie na sesji i podmioty wpisane ze swoimi zadaniami w momencie ogłoszenia naboru będą mogły składać wnioski. Proszę bardzo. Pani Alina, bardzo proszę. Pani przewodniczący, szanowna rada, do pani się zwracam. Proszę taką ciszę. Dopiero teraz mi przyszło do głowy, ja jestem z Berecki i przyszło mi do głowy. Fachowcem nie jestem w czytaniu map i nie wiem, czy na przykład przyszły mi do głowy ruiny cerkwi. Czy to jest ujęte w tym obszarze, czy nie? Bo to jest dla mnie wielka sprawa. Żeby to jeszcze jednak było, bo może kiedyś były. Znaczy się, powiem tak, może się, teraz tak. Czy można ewentualnie, gdyby nie były, powiększać obszar? Powiem tak, aktualizacja programu o nowe obszary do rewitalizacji. Ale szanowni państwo, troszeczkę mniej emocji, pani teraz tutaj udzieli odpowiedzi. Powiem tak, odnośnie pani pytania i ewentualnie gdybyście państwo mieli pomysł na to, żeby poszerzyć obszary do rewitalizacji. Poszerzenie dzisiaj na sesji obszarów do rewitalizacji cofa nas do punktu wyjścia. Musielibyśmy od nowa poszerzone obszary przekonsultować tylko kolejne 30 dni konsultacji społecznych. Poszerzenie obszarów może też się odbywać, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Aktualizacja programu zgodnie z ustawą jest nie rzadziej niż raz na 3 lata. Więc jeżeli ktoś będzie miał pomysł na projekt, bo proszę państwa, poszerzenie obszaru, ale trzeba mieć pomysł i trzeba wiedzieć, że na pewno się złoży wniosek aplikacyjny do tego, na tą inwestycję, że będą środki, że jesteśmy przygotowani do takiej inwestycji, bo na pewno jest to ciekawe miejsce, po zrealizowaniu inwestycji można było fajną działalność tam wprowadzić, ale myślę, że do tego trzeba by było się dobrze przygotować i myślę, przy naszej aktualizacji na pewno poszerzyć ten teren o właśnie te ruiny z uzasadnieniem właśnie działań społecznych w tym obiekcie. Tylko kto jest właścicielem? No tak, właścicielem działki jest gmina na pewno, a ruiny, i to jest, proszę,
Kto jest właścicielem działu? Ja właśnie tak, ale tam są kwestie sporne. Tam są kwestie sporne. To jest kwestie sporne. Tak. Mówimy o realizacji. Ale szanowni państwo, nie kurę. A nie, to po prostu przyszło w tej chwili do głowy. Oczywiście, że teraz mamy koncepcję inną, bo chcielibyśmy tą było mleczarnię. Ale przyszło mi, no dzisiaj tak pomyślałam, że dobra sprawa by było, żeby się zająć ja tym. Ja myślę, że przyszłościowo na przyszłościowo. I o to mi chodzi, czy będzie ewentualnie przyszłościowo możliwość to tak, nie na, dla mnie tylko. Nie, oczywiście na pewno, natomiast gdyby gmina miała pomysł na projekt właśnie w tych ruinach, jakiś inwestycyjny i społeczny, to też możemy go wsadzić jako projekt uzupełniający, leżący poza obszarem rewitalizacji, ale oddziaływującym na obszar. Pod warunkiem, że tak jak mówię, będzie gmina miała pomysł konkretny, projekt już do zrealizowania. Jeśli nie, to odpoczekajmy na kolejną aktualizację. No to niby taki projekt wcześniej Muzeum Ikon odebrali na granicy, tak było mówione, ale to właśnie spełzło na niczym i było wielkie spotkanie tych grekokatolików i wszystkich, ale to nic z tego nie wyszło. Przyszłościowo ale jest, to nie jest program rewitalizacji nie jest programem zamkniętym. No właśnie, to jest znaczenie o teren. Tak, można. No to się nie mieści. Tak, można tylko dokładnie tym samym trybem poszerzenie, konsultacja społeczna, bo to musi być przy akceptacji. Dziękuję bardzo. Do pani się zwrócę. Z tego co rozumiem, miejscowości do programu zostały wybrane według natężenia negatywnych zjawisk. Tak. Sfera społeczna, sfera gospodarcza, sfera środowiskowa, tak? Tak. Czyli to są trzy najbardziej zaniedbane. Znaczy się do rewitalizacji. Nie mówmy zaniedbane. Mówmy z koncentracją negatywnych zjawisk, tak wyszło ze wskaźnika. Ja chciałbym spytać właśnie o to, jakie to są negatywne zjawiska. Bezrobocie, liczba osób korzystających z pomocy społecznej, liczba osób korzystających z paczek żywnościowych, niska demografia, niskie saldo migracji. To są głównie te sfera społeczna. Liczba organizacji pozarządowych, tak. Ja dlatego pytam, że Bereżnica została ujęta jako jedyna miejscowość, która ma chyba jakiegoś mieszkańca, jakiegokolwiek tam bez żadnego negatywnego zjawiska, czyli w sumie to chyba jest najlepsza, najpiękniejsza miejscowość naszej gminy, bez bezrobocia, z dodatnim fazem migracji. Tak to wygląda, bo pozostałe miejscowości bez natężenia negatywnych zjawisk, no to jest Radziejowa, Sakowczyk, Studenne, Tyskowa. To jest zrównanie do jednego poziomu, prawda? Jeśli chodzi o Bereżnicę... O Wyżną pytam, bo jest Wyżna i Niżna, ale tam widzę, że dwie są tak zapisane. To tutaj musiałabym sięgnąć do raportu. W raporcie są... Znaczy to nie jest tak, że tam nie występują negatywne zjawiska. Występują. Według tego grafu nie występują, Znaczy kwestia, proszę państwa, prezentacja wygląda w ten sposób. Jest punktacja zero-jedynkowa. Jeżeli któryś wskaźnik jest gorszy niż średnia dla gminy, to wtedy w punktacji zero-jedynkowej otrzymuje punkt 1. Jeżeli jest lepszy niż średnia dla gminy, to wtedy występuje wskaźnik 0. I to nie oznacza, że tam nie ma takich problemów, tylko że one są niższe niż średnia dla gminy. Dziękuję bardzo. Jeszcze odnośnie tej uchwały, macie państwo jakieś pytania? Nie żyje w wspaniałej miejscowości. Ale szanowni państwo radni, no przecież chyba ja tutaj prowadzę sesję i udzielam głosu, a państwo tutaj bawicie się w tej chwili w polemikę między sobą. Jeżeli nie ma żadnych pytań odnośnie uchwały... Ja tylko tak woli wyjaśnienia. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Ktoś mnie notuje, prosiłbym, żeby ktoś mi wyjaśnił, bo tak, ja byłem tutaj na pierwszym spotkaniu odnośnie rewitalizacji i było podane bodajże 12 miejscowości, które były zakwalifikowane jako obszary zdegradowane. I no, jako poszczególne sołectwa nawet dawaliśmy propozycje, bo moja miejscowość też akurat wchodziła jako obszar zdegradowany i no, te propozycje nie przeszły.
Później miała być powołana komisja, akurat z rady nie wiem, czy taka komisja pracuje i kto wchodzi w jej skład, która miała opracowywać wnioski i sugestie do tego programu. I nawet przypominam sobie wtedy, że moja miejscowość wchodziła i spadł temat mleczarni w Bereszcze. I pan wójt powiedział wtedy, no niestety nie możemy mleczarni w Bereszcze ująć do tego programu, bo Bereszcze nie jest obszarem zdegradowanym. No dzisiaj dowiaduje się, że Bereszka jest obszarem zdegradowanym. No to ja jest... to zaraz pan no to nie zastanawiam, dlaczego jest taki konflikt sprawy, dlaczego to się stało. Ja zrobię, jak prosimy Bereszkę i będę głosował, żeby ten obszar przeszedł wszystkie trzy. Ale szanowni państwo, proszę państwa, rzeczywiście na spotkaniu czerwcowym w ubiegłym roku, jak rozmawialiśmy o obszarach zdegradowanych, obszary zdegradowane były wyznaczane w porównaniu do średniej wojewódzkiej zgodnie z instrukcją instytucji zarządzającej regionalnym programem operacyjnym. Jesienią tego roku wywrócono instrukcję wyznaczania obszaru do zdegradowanego do rewitalizacji i wrócono do pomysłu, zresztą słusznego, że jednak dane referencyjne w każdej gminie powinno porównywać się do średniej dla gminy. I dlatego też w porównaniu do średniej wojewódzkiej były inne miejscowości wyznaczone do rewitalizacji. Natomiast w momencie, kiedy zgodnie z ustawą i wreszcie instytucja zarządzająca programami rewitalizacyjnymi w Rzeszowie pozwoliła na porównywanie do średniej dla gminy, to wyznaczenie tego obszaru zdegradowanego stało się bardziej takie wiarygodne i specyficzne dla każdej gminy. W związku z tym zmieniły się obszary, po pierwsze jako obszary zdegradowane i zmieniły się też obszary do rewitalizacji. Wyznaczyliśmy obszar, proszę państwa, tak naprawdę moglibyśmy w każdej z tych miejscowości kawałek wyznaczyć obszar z kumulacją mieszkańców, ale czy w każdej miejscowości jesteśmy w stanie przeprowadzić dobrą, dogłębną diagnozę problemów społecznych? Na pewno nie. Na pewno też nie każda miejscowość mogłaby mieć zrealizowane jakieś zadanie. Pamiętajcie o tym, że zadania wpisane przez gminę do programu rewitalizacji powinny się znaleźć w wieloletniej prognozie finansowej, bo taki jest warunek. Niezwłocznie po przyjęciu przez państwo, przez Radę Gminy Solina programu rewitalizacji, w którym znajdują się zadania zgłoszone przez gminę, one powinny się znaleźć też w wieloletniej prognozie finansowej. Więc też tutaj w momencie, kiedy będą zgłaszane te zadania, państwo, mam nadzieję, wezmą udział w warsztatach konsultacji, żebyśmy mogli to przedyskutować, czy gminę stać na ich realizację w tym okresie programowania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy macie państwo jeszcze jakieś zapytania? W związku z tym, że nie widzę, przystępujemy do głosowania nad uchwałą oznaczoną literką A Rady Gminy Solina w sprawie obszarów zdegradowanych i obszarów do rewitalizacji. Kto jest za przyjęciem uchwały oznaczonej literką A? Proszę o podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Na 14 radnych głosujących 13 jest za przyjęciem uchwały przy jednym głosie wstrzymującym. Ja dziękuję bardzo. Dziękujemy pani bardzo. Ja pozwolę sobie, panie przewodniczący, z tego miejsca. Proszę o ciszę. Podziękować bardzo panie za przyjęcie tych obszarów i zachęcam i bardzo nalegam na udział w konsultacjach, które odbędą się pewnie gdzieś po 10 maja. Będzie ogłoszenie po pierwsze na IP-ie, po drugie na stronie internetowej, więc bardzo proszę o udział aktywny, bo chodzi o to, aby program rewitalizacji, który opracujemy, był zgodny. No, państwo reprezentujecie każdą miejscowość, państwo reprezentujecie gminę. Chodzi o to, że zależy nam bardzo na państwa opinii. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, dziękuję. W imieniu państwa wszystkich, myślę, że pani Lucyna wyczerpująco udzieliła państwu informacji na zadawane pytania, także ślicznie dziękujemy. Dziękuję. Pani, ja wiem, że się spieszy, no, pani jest Darnowa, też ma kawałeczek. Darnowa pozdrawiam, bo ja też. Tak? No. Także dziękujemy bardzo. Dziękuję. I przystępujemy do uchwały oznaczonej literką B Rady Gminy Solina. Już teraz wiesz, tak? No poddaję.
Szanowni Państwo, no, uchwała Rady Gminy Solina z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia sołectwa Bułkowyja do podkarpackiego programu odnowy wsi na lata 2017-2020. Podstawę prawną opuszczam. Rada Gminy Solina uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się sołectwo Bułkowyja do podkarpackiego programu odnowy wsi na lata 2017-2020 i zobowiązuje się do partycypacji w kosztach i realizacji programu. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy macie Państwo jakieś zapytania odnośnie uchwały oznaczonej w diagramie? Pan Dębiński, proszę. Nie tyle zapytanie, co chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, że takie plany odnowy wsi były przyjęte dla dwóch miejscowości jeszcze w naszej gminie. Miejscowości Terka i miejscowości Bereznica Wyżna. I ja gorąco z tego miejsca zachęcam wójta do pracy, żeby zrealizował chociaż jeden punkt z planu odnowy wsi i miejscowości Bereznica Wyżna. Dziękuję bardzo. Czy odnośnie uchwały ktoś ma jeszcze jakieś zapytania? Pan Krupa, proszę. Proszę, że obracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warszawskiego, trzy osoby, pan Waldemar Pałys, Polona Pokarna, Katarzyna Szuba, Jerzy. Czy Państwo znali? No, ale proszę o ciszę. Bo to osobisto w ogóle nie znamy. Zapewniam Pana, że nie też. Osobiście ich nie znam. Osobiście ich nie znam. Co mówią z strony internetowej, no nie wiem. Ja powiem tak, że przyglądając się tym wszystkim, to ja bym się i jeszcze tak dodam do tego wszystkiego, no szkoda, że to w ogóle wójt nie zajął się całą gminą, żeby coś takiego powstało. Bo widzę, że wójt myślałem, że wójt ma mało czasu. Myślałem, że wójt ma mało czasu, żeby... Ale proszę o ciszę. Ze względu na te rzeczy, które tutaj wspomniano wcześniej z ekologią i z innymi sprawami. I ja powiem tak, panie wójcie, no, widzę, że pan ma naprawdę dużo czasu, jeżeli pan jest w stanie jeździć po Solinie i straszyć ludzi mną. I panie wójcie, jeżeli tak dalej będzie pan robił, straszył ludzi moją osobą, ja wyciągnę konsekwencje. A na to, co ja mówię, nie mogę powiedzieć. Ja nawet mogę cię pan puścić. Ale państwo, proszę o ciszę. Jak wójt po prostu... Panie radny, ale proszę na temat, mówić, jesteśmy przy uchwale. Ja powiem, no ja się z tym zapoznałem, to jest po prostu... Bez komentarzy. Dziękuję. Bez jeszcze odnośnie uchwały, pan Dębiński, proszę. Tak, odnośnie uchwały. Przepraszam, że w poprzedniej wypowiedzi tego nie ująłem, bo pan wójt podał tą uchwałę. Znaczy konieczność podjęcia tej uchwały jako jeden z powodów zwołania sesji nadzwyczajnej, że niby dopiero co ma wiadomość o tym. 28 marca zarząd województwa podkarpackiego zatwierdził kwestię podkarpackiego planu odnowy wsi. 3 kwietnia już wszystkie informacje były na stronie internetowej województwa podkarpackiego, naszego urzędu marszałkowskiego województwa podkarpackiego. Także takie mówienie, że informacje ma się kilka dni przed i nagle trzeba sesję nadzwyczajną zwoływać, to można między bajki włożyć. Dziękuję bardzo. Odnośnie uchwały, panie radny. Tak, bardzo uchwały. Proszę, pan Dębiński. Na Dębkowski jeszcze jestem, bo nie zmieniłem. Popieram tutaj to, co mówi pan Ernest i pan Grupa. Wcześniej już było wiadome i tutaj nie ma uzasadnienia do tego, że zwołujemy właśnie sesję nadzwyczajną. Ale, ale na temat uchwały. No, jeszcze jedno. Pan się na ten temat wypowiada. Nie mi powiedzieć, dlaczego te uchwały były atakowane przez wójta, że nie czytam regulaminu Rady Gminy. Nie posiadam. Mam tutaj własny regulamin Rady Gminy. Nie będę tam szedł, bo znowu będzie jakieś przekroczenie. Proszę nie wpisać ludziom ciemnoty. Regulamin Rady Gminy. Ale to nie jest na temat uchwały. Jest na temat, bo też na temat nie mówił, tylko po prostu... Bośmy wtedy na temat dla żadnej uchwały nie mówili, bo mieliśmy na temat porządkowy. Posiadam regulamin. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze odnośnie uchwały macie Państwo pytania? Pan ja Marek, pytanie, ja mam takie pytanie, szanowni Państwo, bo ja po krótku przeglądałem. Wyście tam, Alinka, jako pierwszy punkt sobie przyjęli, bo tam było tych, po kolei, już nie wiem, harmonogram taki według ważności tych działań. Wyście sobie przyjęli jako pierwszy punkt, te najważniejsze to chyba te ścieżki, prawda? Ścieżki wokół i tak. Bo jak dobrze rozumiem z tego pisma,
jak dobrze rozumiem tego pisma, warunkiem otrzymania dofinansowania do maksymalnego poziomu 50% kosztów prawdopodobnie, tak? I nie więcej niż 10 tysięcy. Tak. A więc jak kosztorys będzie po projekcie inwestycji na 18 tysięcy, to rozumiem, tylko że potrzebujesz dalej to, co tam jest, że to tak. Ma być na tej ścieżki, tak. Na takiego koła. To wszystko, co jest zapisane. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś odnośnie uchwały są pytania? Ja proszę o ciszę. Pan Grupa. No właśnie tak teraz tutaj właśnie poprzednik powiedział. To ja zadaję, to jest 2, 4, 10 osób brało, czy 11 osób brało udział w tym wszystkim. W tym opracowaniu tego Słowackiego Strategii Rozwoju Wsi Wołkowyra. Ile to kosztowało? A my możemy pozyskać do 10 tysięcy złotych, tak? A ile kosztowało to wszystko? Ile będzie kosztować? Bo to będzie proszę o trwałość, tak? Nie. 10 tysięcy na jedno zadanie. 10 tysięcy daje nasze ogłoszenie, 10 gmina. Tyle. Więcej nie może. A ile to kosztowało to wszystko? Pracownik. 0 złotych. Pracownik robi. Ciekawe, czy zrobili tą drogę w tym... Jesteśmy przy uchwale oznaczonej literką B. W związku z tym, że nie widzę więcej zapytań odnośnie uchwały oznaczonej literką B, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały oznaczonej literką B? Ale szanowni państwo, panie Grupa, to ja prowadzę tutaj sesję, nie pan. Panie wójcie, pana też uspokaja. Ale panie wójcie, kto jest za przyjęciem uchwały oznaczonej literką B? Proszę o podniesienie ręki. To jest tak, to wprowadźmy kary wreszcie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Na 15 osób głosujących, 13 osób jest za przyjęciem uchwały oznaczonej literką B. Dwie osoby się wstrzymały. Przechodzimy do uchwały oznaczonej literką C. Rady Gminy Solina z dnia 28 kwietnia 2017 w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Wołkowyja. Podstawę prawną opuszczam. Rada Gminy Solina uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się Sołecką Strategię Rozwoju Wsi Wołkowyja stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy macie państwo jakieś zapytania odnośnie uchwały? W związku z tym, że nie widzę, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały oznaczonej literką C? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Na 15 radnych głosujących 14 jest za, przy jednym głosie wstrzymującym. Przechodzimy do uchwały oznaczonej literką D Rady Gminy Solina w sprawie podjęcia działań na rzecz utworzenia przejścia granicznego z Ukrainą w miejscowości Miśniowiec. Proszę o ciszę. Podstawę prawną opuszczam. Rada Gminy Solina uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Biorąc pod uwagę oczekiwania mieszkańców gminy, Rada Gminy Solina apeluje do wojewody podkarpackiego o podjęcie działań na rzecz utworzenia przejścia granicznego samochodowego i pieszego z Ukrainą w miejscowości Michniowiec. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Solina. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są zapytania? Pan Demiński, proszę. Nie tyle. Chociaż może na początek, chociaż mamy oczywiście na początek zapytanie. Chciałem zapytać pana przewodniczącego przede wszystkim, co rozumie przez punkt wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy, kiedy cała uchwała tak naprawdę brzmi apeluje do wojewody podkarpackiego o podjęcie działań na rzecz utworzenia przejścia granicznego samochodowego i pieszego z Ukrainą w miejscowości Miśniowiec. Czy to wójt pojedzie do pani wojewody apelować w naszym imieniu, czy w jakiś sposób ten stosowne, wystosuje stosowne pismo? Oczywiście mając zgodę Rady Gminy w tej kwestii. Ja oczywiście, panie przewodniczący, trochę przyświecę, zwracam uwagę na to, że takie uchwały powinny być dyskutowane na komisjach. Ja osobiście zaproponowałbym tutaj zapis, że zobowiązuje się przewodniczącego rady do przekazania apelu, co wydaje mi się osobiście bardziej stosowne i zasadne w tej kwestii. Ale szanowni państwo, chciałem państwu coś przypomnieć. Zgodnie, i to przypominam niektórym radnym, bo będą do tego wyciągane konsekwencje, a ci, którzy sobie z tego nie zdają sprawy, to niech się uderzą ręką w pierś. Radę na zewnątrz reprezentuje przewodniczący rady. Paru radnych reprezentuje tą radę bez naszej wiedzy i mojej wiedzy. I występuje w imieniu rady, nie mając takiej zgody. Gminę na zewnątrz reprezentuje wójt i tylko wyłącznie wójt, bo on jest organem do reprezentowania na zewnątrz. I tyle w tej kwestii. Czy odnośnie uchwały oznaczonej, jesteśmy przy uchwale,
A później możemy jeszcze chwilę podyskutować. Na razie przy uchwale oznaczeniu tego też. Są zapytania? Pan Demiński, proszę. Tak, i skoro już jestem przy głosie, to chciałbym także zwrócić uwagę już po raz kolejny na konieczność powołania komisji statutowej. I o tym mówiliśmy kilka razy, bo jeżeli uchwałę o zgodzie literą D podejmujemy na podstawie paragrafu 25 ustęp 2 punkt 4 statutu gminy, to warto zwrócić uwagę na błędy zawarte w statucie, bo uchwała jest prawidłowo napisana, na błędy zawarte w statucie, gdzie punkt 2 do paragrafu 25 brzmi: oprócz uchwał Rada Gminy może podejmować, i tutaj punkt 4, na który powołujemy się, to apele, literalnie znaczyłoby to, że tego apelu nie możemy podjąć w formie uchwały. I na takie rozbieżności chciałbym wrócić już kolejny raz. Na najbliższym posiedzeniu wspólnym komisji, że tak powiem, nad tym tematem się pokłonimy. Pan Krupa. Ja tu mam takie pytanie. Biorąc pod uwagę oczekiwania mieszkańców, ja nie znalazłem, nie dostałem żadnych jakichś pism, wniosków, że mieszkańcy oczekują, to oczekuje, że takie, biorąc pod uwagę oczekiwania mieszkańców, jak, na co mieszkańcy? Proszę pana, oczekiwania, gdzie, ale panie, ja nie chciałem panu odpowiedzieć. Ale jeszcze skończyłem. Ja nie jestem przeciwny otwieraniu przestrzeni z Ukrainą i tak dalej, ale jacy mieszkańcy? A może mieszkańcy tego nie chcą? Mamy przypadki w Kolejczyku, widzimy, co się dzieje a nie widzimy, co się dzieje w Szykach Dolnych z handlem. No nie wiem, być może tego mieszkańcy nie wiedzą. Ja dostałem jedną stronę. Nie ma żadnych pism mieszkańców, co tak strasznie apelują o to, żeby to przejście większe było otwarte. No ja nie wiem, to może to tym mieszkańcem okazał się tylko jeden, pan magister Adam Piotrowski, ja nie wiem. Panie przewodniczący. Ale panie wójcie, proszę. Pan Piotrowski jeszcze odnośnie tej uchwały? Ale za chwilę polemika pana Krupy i pana wójta w tym momencie nie ma miejsca na tej sesji. Przykro mi. Jest to słuszna uwaga, dlatego że taka uchwała powinna być, jeżeli powołujemy się na to zdanie właśnie, biorąc pod uwagę oczekiwania mieszkańców. Ale proszę o ciszę! To powinniśmy mieć jakieś pisma od mieszkańców, powinniśmy mieć to poparte jakimiś zebraniami sołeckimi. No nie wiem, czy Czarna temu dowiedział się, że tam można utworzyć to przejście i wysłał do pana wójta jakiś telegram, który natychmiast się tym zajął. Przecież to wiadomo było od paru miesięcy. Można było spokojnie na tym porozmawiać, na zebraniach sołeckich. Tak jak to pan próba mówi. Może mieszkańcy nie chcą, a może gorąco tego pragną. Ale jeżeli takie sformułowania się tutaj pisze, to musi być to poparte jakąś dokumentacją. Dla mnie to jest amatorszczyzna, niewłaściwe podejście do swoich obowiązków. I proszę o ciszę. Uzasadnienie, proszę państwa, jest uzasadnienie po części słuszne. Ale czy nasi mieszkańcy to wiedzą, to raz, że takie przejście będzie obowiązkowe, nie wiedzą. Następnie pan wójt powołuje się na to, że 4 dni temu pan z wójt gminy Czarnej wysłał do niego jakieś pismo. No to dlaczego tego typu pismo nie ma, że natychmiast musimy to zrobić i tak dalej, co wtedy kolidowałoby z oczekiwaniami mieszkańców. Oczekiwania mieszkańców to musi być zebranie, rozmowa z mieszkańcami, mieszkańcy głosują i wtedy piszmy takie apele. A dzisiaj ja nie mam żadnych wiedzy, żeby też jeden mieszkaniec takie to rzeczytuje. Dziękuję. Teraz pan Marek Szelungiewicz. A czy ja w sumie, proszę państwa, nie będę zadawał pytań, ja tylko powiem tyle, bo tak sobie popatrzyłem na mapie, bo nie bardzo wiedziałem, gdzie ten Michniowiec jest. Z Myszkowiec do Michniowca jest 34 km, jadąc przez Równie, to są tereny piękne, tam są te cerkwie i tak dalej. Myślę, że to na pewno uatrakcyjni nasz teren. Przy okazji, bo też wielu naszych mieszkańców jeździ na tą Ukrainę, no nie czarujmy się. Jeżdżą na Kryścienko i żyją i w mojej miejscowości i z przyległych. Będą sobie jeździć na Równie na przykład. Teraz wszystkie ośrodki, które są w okolicy Myczkowiec, bo tu akurat się wypowiadam, to co wiem, organizują właśnie wycieczki na Ukrainę i do Truskawca, i do różnych terenów. To też będą mieć skróconą tą drogę. Następne przejście to też jest jakiś punkt do tego, że rozładowywuje dróg, a jest dosyć duży w sezonie. No nie czarujmy się, bo i nasi turyści, którzy tu przyjeżdżają u nas spędzić czas, to jeżdżą na Ukrainę sobie
więc będą mieli jeszcze dogodniej, bo będą mieli te 40. Ja mówię, z Myszkowiec wyliczyłem GPS-em, jest 40 km do Michniowca. No byłoby dużo bliżej. Dziękuję, tyle. Dziękuję bardzo. Odnośnie tej uchwały. Prawda, proszę, pan radny. Szanowni Państwo, może trzy. Ja tylko ze siebie powiem, że to było umówione. Ja pamiętam, że na zebraniu ogólnomiejskim wójt informował mieszkańców przy okazji omawiania budżetu, że trwają negocjacje i prace dotyczące utworzenia przejścia wniosków. Ja była mieszkańców w takiej formie. Ja mówiłem do siebie to, co było w Myszkowie. Nie wiem, czy to było też tak przystąpione. Także ja tym odpowiem na siebie. Dziękuję bardzo. W związku z tym, że nie widzę już zapytań odnośnie tej uchwały, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały oznaczonej literką D? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Na 15 radnych głosujących 13 jest za podjęciem uchwały, 1 sprzeciw i 1 wstrzymujący głos. Przechodzimy do uchwały oznaczonej literką E Rady Gminy Solina w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu przysługującego członkom ochotniczych straży pożarnych. Podstawę prawną opuszczam. Rada Gminy Solina uchwala, co następuje. Członkom ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Solina uczestniczącym w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym przysługuje organizowanym przez Państwową Straż Pożarną gminy przysługuje ekwiwalent pieniężny. Paragraf drugi. Ekwiwalent pieniężny wynosi za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. Podpunkt pierwszy w działaniu ratowniczym 12 zł, podpunkt drugi w szkoleniu pożarniczym 5 zł. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały zleca się wójtowi gminy Solina. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Macie Państwo tutaj uzasadnienie, że wysokość ekwiwalentu należnego członkom MSP za udział w działaniach ratowniczych nie może przekraczać 1,175 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Na dzień dzisiejszy jest to 24 zł 10 groszy. Ekwiwalent wypłacany jest członkom MSP uczestniczącym w działaniu ratowniczym, ćwiczeniach lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę zgodnie z artykułem 28 ustęp 1 i ustęp 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej. Ostatnia uchwała Rady Gminy określająca wysokość ekwiwalentu podjęta została w październiku 2008 roku. Czy macie Państwo odnośnie tej uchwały zapytania? Bardzo proszę, pan Dytkowski. Szanowni Państwo, będę mówił to na początku. Nie ma podstawy, no i wiadomo, że musi mi się to zgadzać. Nie ma podstawy do tego, żeby dzisiaj to procedować. To, że gdzieś wcześniej, przez chwilę na jakiejś komisji wygłosił Pan jakiś apel, to nie stoi na przeszkodzie temu, żeby dokładnie omówić taką uchwałę i przypominam, sesję nadzwyczajną wywołuje do nadzwyczajnych spraw, do nadzwyczajnych uchwał. To nie jest uchwała, którą należy natychmiast podjąć. Uchwała zawiera merytoryczne błędy. No nie ma tutaj wójta. Mówi, że ja nie czytam regulaminu, nie czytam statutu. To po prostu typowe kłamstwo, żeby kogoś ośmieszyć. Ale proszę na temat uchwały. Oczywiście. Proszę pana, artykuł 57 statutu, punkt trzeci. Projekt uchwały powinien zostać przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem. Pięknie, jest uzasadnienie, wreszcie się doczekałem. Należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały. Można powiedzieć, że jest. I tu jest zagadka. Oraz informacje o skutkach finansowych jej realizacji. Przecież zwiększając te kwoty, będziemy, no proszę pana, ja nie wiem, czego się pan śmieje ze mnie w tym momencie, będziemy przecież mieli tutaj jakieś skutki finansowe. Ja chcę wiedzieć, jakie skutki jakie jest finansowanie tych straży, jakie są wyjazdy w dzień, jakie w nocy. Tutaj powinno być napisane. Ale proszę o ciszę. Tutaj powinno być napisane wyraźnie, jak powinna być informacja o skutkach finansowych realizacji tej uchwały. Nie ma tej uchwały, uchwały jest wadliwa w moim odczuciu. I teraz kwoty można dyskutować, może to trzeba w nocy 14. Ja nie wiem, dlaczego poprzednie radni zadecydowali, że w nocy wyjazd jest, no tak jakby powiedzieć, więcej płatny. Dla mnie jest to zasadne, bo rzeczywiście jest różnica, jak kogoś budzimy o drugiej w nocy i on pędzi na zdarzenie, a jest różnica jak dzień o 12 się jedzie. Ponadto jeszcze jest ważna jedna sprawa.
tutaj dochodzą do mnie słuchy, nie wiem, czy to jest prawda, że niektórzy po prostu strażacy jeżdżą ciągle, a są takie osoby, które no, nie są dopuszczane do tych wyjazdów, a chciałbym wiedzieć, ile osób na przykład z mojego tutaj, z mojej miejscowości. Panie radny, to nie jest tematem uchwały. Jest tematem. Dlatego, że jeżeli okaże się, że jeden jeździ 30 razy, a drugi jeździ 2 razy, to ja bym wiedzieć, czy ten, kto jeździ 2 razy, nie jest dopuszczany, a może ten drugi uczynił sobie stałość obu dochodu. Proszę Państwa, to jest bardzo ważne. Chciałbym wiedzieć, czy jest więcej tych druhów na ostatnich latach, czy jest mniej. Może trzeba zwiększyć kwotę do 25 zł, do 20 zł, do 15. Te kwoty są wzięte z kapelusza. Dziękuję. Mogę się do tego dopasować. Znaczy ja się chcę jako... Szanowni Państwo, ja wiem, że nie jestem przewodniczącym Rady Gminy, ale też jestem prezesem gminnym tutaj i udzielę odpowiedzi panu radnemu. Przeanalizowaliśmy to wszystko. Ale niech pan mnie teraz posłucha, bo jako zarząd gminny przeanalizowaliśmy to wszystko. 90% wyjazdów, które nasze jednostki wyjeżdżają do zdarzeń, jest w godzinach dziennych. W związku z tym, że strażacy, że tak powiem, wyjeżdżali więcej, dzieli 8 zł, to jest śmieszna stawka, przeanalizowaliśmy też, czy dając 12 zł za godzinę wyjazdu, czy dzień, czy w nocy, będziemy musieli się zwracać tutaj do Rady Gminy z prośbą o zwiększenie środków na działalność ochotniczych straży pożarnych? Nie. Zmieścimy się w tej kwestii. Przeanalizowaliśmy kilka ostatnich lat, jakie to będą koszty. To będą koszty w granicach do 5000 zł, gdzie może nam wzrosnąć. Ale tutaj, w związku z tym, że wiemy jak wygląda, że tak powiem, życie, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jaka będzie aura pogodowa. Czy będą powodzie, czy nie będzie powodzi. Czy będą susze, czy nie będzie suszy. I ile będzie tych zdarzeń. I tego, a teraz chciałbym panu jeszcze jedną rzecz odpowiedzieć na temat, bo to nie jest przedmiotem tej uchwały, ale odnośnie wyjazdu osób, które wyjeżdżają do zdarzeń. Każdy naczelnik w każdej jednostce jest odpowiedzialny za wyszkolenie swoich ludzi i wie, kogo może wysłać do zdarzenia. Do zdarzenia może jechać w strażach tylko ten, który ma ważne badania lekarskie i co najmniej ukończony kurs podstawowy. Jednostka typu Polańczyk, która jest w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym, musi mieć przynajmniej 12 takich ludzi, którzy są w stanie wyjechać do zdarzenia. Zdajemy sobie też sprawę, że nie może wyglądać sytuacja taka, że któryś z druhów przyjdzie niezadowolony, bo on by wtedy pojechał, a nie pojechał. Wszystkie jednostki, które działają na terenie gminy i powiatu również, oparte są na, że tak powiem, sztywnym członie swoich ludzi, którzy mają 5-6, którzy wiedzą, że w nocy o północy telefon i jadą. Syrena, proszę pana, jeszcze się nie zdarzyło. Za każdym razem jest włączana syrena. I który ze strażaków ma odpowiednie kwalifikacje, może wyjechać, jak przyleci do remizy. Jeżeli nie przekroczą stanu osobowego samochodu, może wyjeżdżać. Dzisiaj na dodatek w jednostce w Polańczyku zostały zainwestowane dodatkowe pieniądze w system alarmowania. Każdy z strażaków, który jest w systemie, a wszyscy strażacy nie są pominięci, którzy mają ważne badania lekarskie i ukończony kurs podstawowy, są w systemie wyświetlani i dostają SMS-a o powiadomieniu o zdarzeniu. I to jest tylko jego dobra wola i chęć, czy on do tej remizy w odpowiednim czasie się stawi. Bo też nie będzie nikt czekał pół godziny, bo może strażak się zbierze, albo się, a może bym jednak pojechał, a oni już na przykład mają jechać do Wołkowiejsko w połowie drogi. To nie tak wygląda. Dzisiaj każdy strażak, który ma ważne badania lekarskie i ukończony kurs podstawowy, jest prowadzony w systemie. Jeżeli mu się badania lekarskie kończą, system podświetla go na czerwono i takiego strażaka do zdarzenia nie można wysłać. Bo były przypadki, to już to był... Bo już mówię, to już pan z tego strażą mówi to już. Czy odnośnie czy uchwały jakieś zapytania? Bardzo proszę panie Marku. Ja chciałem tylko dopowiedzieć, co prawda przewodniczący już to powiedział. Ja powiem na przykładzie swojej jednostki w Mieczkowcach, to już jest w systemie krajowym i nierzadko zdarzenia, jak to są zdarzenia losowe, więc to nie jest planowane zdarzenie, tylko wtedy syrena dzwoni o 1-3 w nocy i jest tak, że lecą wszyscy, a do samochodu wsiada 6, bo więcej nie może, reszta się wraca i tam nie ma żadnych animozji. Co innego, gdy jest planowane, na przykład sprzątanie brzegów, czy coś zalewu solińskiego, to się wyznacza.
I to robią też w czynie społecznym chłopaki, chodzą te na Panie radny, proszę nie przeszkodzać. Konsultacja na mocy sesji. Także że chciałbym uczulić Państwa, że to jest bardzo delikatna materia, jeśli chodzi o te wyjazdy, bo ochotnicze straże pożarne to są przede wszystkim ochotnicze straże pożarne. I tam ludzie z dobrej woli z narażeniem własnego życia. Dziękuję. W związku z tym, że pani Alina złożyła wniosek o głosowanie nad uchwałą, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały oznaczonej literką E? Proszę o podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Na 15 radnych głosujących, 13 jest za podjęciem uchwały przy 2 głosach wstrzymujących. Uchwała jest ważna, bo nie ma informacji o skutkach finansowych w uchwale. No. Rzeczy nie do przewidzenia, panie radny. Nigdy tak nie. No to trzeba napisać, że nie wiadomo jak. Nawet, panie, ale panowie, nie ma finanse na stworzenia przeciwpowodziowe, które się uruchamia w ramach kryzysu przyczynowego. Człowieku, to jest ratownictwo, przeprowadzenie. Dzisiaj gadamy o tym. Jeżeli wypowiadają się ludzie, którzy po prostu pracują od lat, i wiedzą, nie mają doświadczenia, to chyba powinniśmy zacząć, a nie robić numer, żeby robić. Bo to jest tak robienie numeru, że robią, to było podjęte. Czy Państwo się wszyscy wypowiedzieli? Bo chciałbym przystąpić do uchwały oznaczonej literką E. Tak. Uchwała oznaczona literką F Rady Gminy Solina z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017. I tu bym poprosił pan skarbnik o przedstawienie tej uchwały. Szanowni Państwo, do naszej gminy wpłynęły wnioski z parafii rzymskokatolickiej w Beresce o dofinansowanie zabytkowego kościoła i dzwonnicy, z komendy powiatowej policji o dofinansowanie na zakup psa i na, jeżeli chodzi o policję, mamy również wniosek na dofinansowanie posterunku sezonowego, jak również dwa sołectwa, sołectwo Solina i sołectwo Bereśnica wprowadziła zmiany w funduszu sołeckim. W związku z tym, że zadania te, na które mamy wnioski, są pilne i mieszkańcy miejscowości chcą bardzo realizować. W związku z tym pozwoliłam sobie przy okazji wprowadzić na dzisiejszą sesję zmianę uchwały budżetowej. I w uchwale budżetowej zwiększamy dochody o kwotę 37 tysięcy. W dziale 600 w drogach wewnętrznych zwiększamy dochody o 20 tysięcy w związku z tym, że taką kwotę otrzymaliśmy od firmy Geofizyka, odszkodowanie za zniszczenie dróg na terenie naszej gminy 20 tysięcy i od razu 20 tysięcy przeznaczamy na wydatki remontowe w drogach wewnętrznych. Na tych uszkodzonych. Na tych uszkodzonych, dokładnie. W dziale 756 zwiększamy dochody z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych o 12 tysięcy. Już na którejś z poprzednich sesji zwiększaliśmy dochody w tym paragrafie, w związku z tym, że mamy przekroczenia. W związku z tym, że nadal wpływają te dochody, pozwoliłam sobie tutaj zwiększyć 12 tysięcy, ponieważ już mamy te pieniążki w budżecie. W dziale 756-18 wpływy z innych opłat zwiększamy wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 5 tysięcy złotych. Łącznie zwiększenia dochodów 37 tysięcy. Zmniejszamy wydatki o kwotę 8938 zł i wszystkie zmniejszenia wydatków mają związek ze zmianami w funduszu sołeckim. Tak na przykład w sołectwie Solina jest wykonanie projektu chodnika, tutaj wydatki są, sołectwo zadecydowało o zmniejszeniu o 4838,15 groszy. W administracji publicznej, w promocji zmniejszamy wydatki w sołectwie Berysznica o 1000 zł, w Solinie o 1000 zł, czyli łącznie 2000 zł. Zmniejszamy w sołectwie Solina wydatki na utrzymanie zieleni o kwotę 2100, czyli łącznie zmniejszenia 8938,15 groszy. Natomiast zwiększamy wydatki budżetu na 2017 rok o kwotę 45 938,15 zł. I tutaj, tak jak wcześniej zaznaczyłam, zwiększamy wydatki o 20 tysięcy na drogach w związku z tymi zniszczeniami oraz zwiększamy wydatki w związku z decyzją sołectwa Solina o 2100 z funduszu sołeckiego, czyli łącznie na drogach wewnętrznych zwiększamy wydatki o 22 100. W dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększamy w rozdziale 854 komendy powiatowe policji. Wydatki bieżące, jest to dotacja,
Jest to wpłata na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem na zakup psa tropiącego dla Komendy Powiatowej Policji w Blesku 1000 zł. Zwiększamy w dziale 851 ochrona zdrowia, przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatki o kwotę 5000 zł. W związku z tym, że wszystkie dochody ze środków, które uzyskujemy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, mogą być tylko przeznaczone na zadania, które mamy w innym programie przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi. Mamy tam, jeżeli chodzi o to, wydatki związane z utrzymaniem sezonowego posterunku. I tutaj zwiększamy dochody o 5 tysięcy i przeznaczamy te środki na dofinansowanie tego sezonowego posterunku policji. Zwiększamy również wydatki w dziale gospodarka ściekowa i ochrona wód na doprojektowanie dwóch chyba odcinków sieci kanalizacyjnych w miejscowości Bereżnica 6 tysięcy złotych. Muszanka, przepraszam, uprzejmie, bardzo przepraszam. Zwiększamy również wydatki w dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i tutaj w związku z wnioskiem Sołectwa Solina w domach i ośrodkach kultury, świetlice i kluby wydatki zwiększamy o kwotę 5838,15 zł i zwiększamy w dziale 921-20 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. Jest to dotacja na zadania bieżące. Dotacja dla parafii rzymskokatolickiej w Bereżnicy na prace remontowo-konserwacyjne przy zabytkowym kościele i dzwonnicy w Bereżnicy Wyżnej. 5 tysięcy pokrywamy z budżetu gminy Solina i 1000 zł jest to wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego, łącznie 6 tysięcy. Wprowadza się zmiany pod dotacji udzielonych z budżetu gminy i są one w załączniku do uchwały budżetowej. Natomiast paragraf 3 dotyczy zmian w Funduszu Sołeckim. Czy Państwo zapoznać szczegółowo, czy Państwo już znają te zmiany? Dziękuję. Czyli wykonanie uchwały zleca się wójtowi gminy i uchwała wchodzi w życie z jej podjęciem. Dziękuję. Czy macie Państwo, Pan Marek Szalongiewicz? Ja tylko mam takie to pytanie, bo to myśmy mieli w alkoholówce wsparcie policji 10 tysięcy, tak? Tak? Teraz dajemy 5. Zawsze dawaliśmy w granicach 16-17 tysięcy. Zwiększamy do 15. Pan Dytkowski. Ja mam dobre pytanie, tak jak Pan przewidywał, czyli rozumiem, że będzie większe wsparcie na posterunek sezonowy, tak? Tak, nie będzie dwóch, tylko tak jak... I słusznie tutaj. To w tym momencie jestem za, bo policja jest niedofinansowana i są w związku z tym kłopoty, ale chciałbym zwrócić uwagę... Tak jak było tak samo OSP. Na jedną rzecz, że w przeszłości tutaj delegowano chyba 8 policjantów na każdy posterunek sezonowy na dany miesiąc. Natomiast w ostatnich latach zostało zmniejszone. Przy mniejszej obsadzie posterunków policji, gdzie kiedyś był prądny posterunek, był posterunek w Polęczyku i byli ci policjanci dodatkowo. I mamy, pomimo tego, że finansujemy ten posterunek sezonowy, to policjantów jest mniej niż na przykład 3-4 lata temu, bo był jeszcze posterunek prądny, proszę Państwa. I teraz do tego zmierzam. Nie tak do tego, żeby w konsultacjach z komendantem wojewódzkim wnosić o skierowanie na każdy miesiąc 8 policjantów tutaj na sezon. Następna rzecz jest taka, że trzeba też, żebyśmy mieli jakiś wpływ na tych policjantów i nie cieplanie się na drodze ludzi i szukanie wyników w postaci mandatu, tylko bezpieczeństwo, służby nocne. Co do finansowania psa również popieram to, bo kiepsko jest z tymi finansami na terenie powiatu skutkuje tym, że później trzeba ściągać zwierzaka z innych powiatów i to trwa. Poza tym taki pies też może brać udział w poszukiwaniach osób zaginionych. Pomimo tego, że są szkolone się do tego, to zdarzyło się też, że pomagały. Tutaj policję trzeba zlikwidować, bo jest kiepsko. Ale zależy mi na tym, żebyśmy wnioskowali o 8 policjantów na sezon, nie 6, na miesiąc. Nie 6, jak nam dają ostatnie lata.
Może zajrzeć to tym, że nie ma konnego, który kiedyś był. I jest bardzo mała obsada w tej Poleńczyku, tylko trzy osobowe. Ale proszę Państwa, proszę trzy. Czy pan, panie radny, zauważył, że tutaj jest jednak o policji w tej uchwale? Nic więcej. Proszę pana, nie zawsze opozycja ma za zadanie krytykować i negować wszystkie działania. Jeżeli te działania są pozytywne, nie wiem, żebym nie wyraził aprobaty do tego typu działania. Może ma wasz? Panie radny, proszę panu, pana. Nie chce pan tego żartu. Pan Józef. Panie przewodniczący, szanowni państwo, widzę, że w końcu jest 6 tysięcy na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Burzance, tylko mam wątpliwości, na co to jest. Rozumiem, że to jest na projektowe, tylko co się kryje jeszcze w tych pracach projektowych. I najbardziej chodzi o ten jeden dom, który jest, no była sprawa głośna, nie tylko ja też temat poruszałem, ale nawet i obcy ludzie pomagali, bo powiem tak w cudzysłowie, w tym wszystkim. Ostatnio rozmawiałem z panem wójtem i w obecności pana Maślanego, który akurat robi te prace projektowe, że też pan Józef Kułak tutaj tą sprawę sporną będzie miał w tym projekcie też załatwioną i będzie ta sprawa ujęta w tym projekcie. Tak, panie wójcie? Panie radny, mogę panu odpowiedzieć. Na skutek... Ale momencie, mogę? Przepraszam. Czy pan się... Czekam na odpowiedź od pana wójcia. Dziękuję bardzo. Panie wójcie, proszę udzielić odpowiedzi. Proszę pana, na skutek błędów przy wykonawstwie, na skutek błędów przy projektowaniu, to nie tylko w Burzance, takich miejscowości jest bardzo dużo, bo to jest i miejscowość Bóbka, i miejscowość Solina, gdzie nie otrzymano, ale panie radny, no ja mówię w kontekście całej inwestycji w Burzance, bo podzieliliśmy to na dwa etapy i ten pan, z którym zawieramy umowę na wykonanie projektu, jego obowiązkiem jest uzyskanie zgód. Więc ja nie chciałbym się tu wypowiadać tak ad personam, bo to nie teraz czas i miejsce. Jego zadaniem i dopiero wtedy będzie miał zapłacone, jeżeli będzie wykonany cały projekt. W Burzance takich przypadków jest, proszę pana, 5, w Solinie takich przypadków jest 3, w Bóbce takich przypadków jest 2, a nie wiem teraz, czy nie będzie takich przypadków, bo jest po realizacji zadania w Solinie, w Myszkowie i a w Solinie jest jedna sprawa też absurdalna, nierozwiązana. To są błędy, które popełniono na etapie projektowania i na etapie realizacji, bo to mogło być albo za to. Czyli które domy, które miejsca będą tutaj w tym projekcie? Wszystkie, które są tam w tej miejscowości, chcemy ująć. Tak bym to opowiadał. Dziękuję. Czy odnośnie tej uchwały macie państwo jakieś pytania? Mam grupa, ale proszę o ciszę. Swoje zdanie. Pani skarbnik przedstawiła dzisiaj dlaczego, co i jak, na co mają mieć pieniążki, ale ze względu na to, że to nie było na wspólnej komisji, bo nie ma możliwości, zaraz ten budżet wsadzone zostały takie śmieszne uchwały i które... Powiem tak, ja nie wierzę panu magistrowi Piątkowskiemu i nie wierzę pani skarbnik, więc ja niestety ale będę musiał zagłosować przeciw temu, ponieważ nie jest względu, że ja chcę zablokować tam te miejscowości, inwestycje czy zmiany, po prostu nie jestem w stanie w tej chwili podjąć wyjaśnieniu, przemyśleć i zapoznać się z faktami, żebym ja mógł szczerze zagłosować. Bo to jest dla mnie, to co pani skarbnik mówi, to powiem prawdę, nie przejęła przez sito, to nie wiem, czy to coś zostało. Także nie wierzę pani skarbnik, bo pokazała to na co, a wójt pokazuje nam na co. Przepraszam bardzo, nie będę popierał tej uchwały, ale i tak przegram, bo większość będzie za. Jeszcze panie, ja zagłosuję za, ponieważ no, pomylił się i podjął raz dobrą decyzję dla mieszkańców w sprawie policji. Natomiast co do tych innych nie będę polemizował, być może pan radny grupa ma rację, ale w związku z tym, że policja zostaje dofinansowana i być może będzie właśnie realizacja tego, żeby 8 policjantów było i żeby wykonywali zadania ściśle, porządkowe, że potrafimy to wyegzekwować. Ale panie radny, już to było. To będzie dobra. Czy ktoś jeszcze z państwa ma jakieś zapytania o naszej uchwale? W związku z tym, że nie ma, przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki do głosu. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Na 15 radnych głosujących 14 jest za podjęciem uchwały przy jednym głosie przeciw.
Szanowni Państwo, zanim zamknę sesję, tutaj poproszę Panią Halinkę o rozdanie materiałów, kto będzie na najbliższej sesji. To jest ocena zasobów pomocy społecznej, żebyście się Państwo... Ale proszę o ciszę, Panie Rakwarski! Jeszcze sesji nie zamknąłem. Za chwilę Pani Skarbnik do godziny 15.30. Dziękuję bardzo. Niech tu w tym momencie. O, to będzie ocena zasobów pomocy społecznej, to proszę o rozdanie. Jeszcze nie mam, że tak powiem, dokumentacji, ale dostałem taką informację ze starostwa powiatowego, przewodniczącego Rady Powiatu, że 26 maja 2017 roku odbędzie się wyścig kolarski. I jeżeli ktoś z pań, panów radnych czuje się na siłach i ma odpowiedni rower, to może w tym wyścigu kolarskim wystartować. I jeżeli ktoś, ale jeżeli faktycznie ktoś z Państwa by chciał, to proszę kontakt ze mną tutaj, a ja Państwu już udzielę pozostałych informacji odnośnie tego wyścigu kolarskiego. A rower znaczy swój? Oczywiście tak. Na jakiej trasie? Oczywiście tak. Szanowni Państwo. Ale jaka trasa, Panie Przewodniczący, i czy będzie... Wszystkie informacje dostanie osoba zainteresowana. Ale czy będzie musiała być pomoc na samo, czy będzie na pewno będzie zabezpieczenie trasy, że tak powiem, przejazdu wyścigu kolarskiego. Zamykam 38. sesję 7. kadencji Rady Gminy Solina. A Pan Krupa jeszcze, ale już zamknąłem, ale możemy wolnych wniosków tworzyć. Ale wolnych wniosków po sesji. Ale dobry, gdzie następca przewodniczącego? To nie wiem. To się dzieje. To jest. 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 To j